Przyjrzałem się trochę kanałowi Myśleć Głębiej. To jest stosunkowo nowy kanał, ma tylko 10 filmów, ale już jest o nim, trochę się o nim mówi wśród tych bardziej rozpolitykowanych YouTuberów, więc zajrzałem i przypuszczam, że się mówi, dlatego że oni bardzo często się odwołują do tego, co mówi Wojna Idei. I w związku z tym też na tym jadą i gospodarz Wojny Idei już się na nich tam rzucił raz, że trochę sobie podkpiwał na tym, że jego zdaniem na nim trochę pasożytują. Chyba aż tak źle nie jest w każdym razie. Pierwszy film, jaki oni zamieścili, to był filmik, czy podział lewica-prawica ma jeszcze sens. I jakkolwiek cieszę się, że oni napisali, że ma sens, dlatego że dzisiaj mnóstwo jest głupich teorii dotyczących tego, czy terminy prawica-lewica mają jeszcze sens, i ja wiem, że politycy i ideolodzy byliby zachwyceni, gdyby uznano, że nie, bo wtedy nie mogliby łączyć sobie dowolnie ideologię i nie byłoby to dziwne, więc byłoby im łatwiej tłumanić i przestraszać. Natomiast i podoba mi się, że oni tutaj mówią, że ten podział ma sens, natomiast nie do końca zgadzam się z suwakiem, jaki oni tutaj proponują. Oni proponują suwak o nazwie Równość Hierarchia i próbują przemycić to, że Stalin jest bliżej hierarchii, a zatem bliżej prawicy, czyli równość lewica, hierarchia prawica, że Stalin miał być lewicowy, ale mu nie wyszło, bo był hierarchiczny. No to tu już zgody nimo z mojej strony, bo problem polega na tym, że jakkolwiek suwaki są przydatne, to nie jest to jedyny suwak, jaki można sobie wyobrazić. Mnie bardziej przekonuje to, że prawica to jest tradycja i niezmienność. Natomiast lewica to jest to aktywizm, że tak powiem. Taki bym proponował suwak. Czyli można powiedzieć, że lewicowy człowiek to z grubsza rzecz biorąc to jest taki gościu, który ojeju, umrę za parę dekad, trzeba szybko zmienić świat, trzeba szybko dostosować kibelki dla transseksualistów, trzeba szybko urlopy macierzyńskie, tacierzyńskie zrobić, szybko, 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 szybko. A prawicowiec, chwileczkę, sprawdźmy, czy to się z konstytucji, czy to się mieści, czy to się w głowie nie mieści. To taki suwak ja bym zaproponował, że ten i liberalizm byłby gdzieś po środku, bo na przykład równość tak, ale wobec prawa, a nie równość wyniku ekonomicznego na przykład, czyli nie tak zwany ekwityzm. No i tyle. Więc podoba mi się to, że bronią terminów prawica-lewica i pokazują, że wojna idei, oni tutaj pokazują, ale nie podoba mi się ich suwak. Wolałbym suwak aktywizm versus tradycja. Natomiast wtedy Stalin trafia tam, gdzie powinien trafić, jakby. Czy podoba mi się też ich film, inny film, gdzie oni pokazują, wojna idei nie rozumie, czym jest lewica i prawica, chociaż odrobinkę. Znaczy tak, ich zarzuty są trochę trafione, trochę nie, bo filmik, czym jest prawica i lewica na Wojnie Idei, jest tak schematyczny i miał taki być, więc mówienie, że jest schematyczny, ale on taki miał być, więc w sumie, no bo nie może być nieschematyczny film, który trwa parę minut. Więc trochę trafnie, trochę nie. Natomiast faktem jest, że oni mu tutaj zarzucają, że on posługuje się tym kwadratem autorytaryzm, wolny rynek, socjalizm i równość. I zgadzam się, że te kwadraty są bez sensu. Lepszy byłby suwak, ale nie taki, jak lubi myśleć głębiej, tylko ja bym wybrał suwak pod tytułem Aktywizm versus Tradycja. Czyli, bo jeszcze się mówi, aktywizm można zastąpić na polityczny konstruktywizm. O, to byłby całkiem fajny podział. No dobra, ciekawy zarzut w stosunku do wojny idei, że jakoby w samej dyskusji się kształtowała polityka i że to jest przejaw liberalizmu.
i że to jest kolejna ideologia, jaką Szymon przemyca. Szymon liberałem nie jest. Rzeczywiście on uważa, że należy rozmawiać i przez samą rozmowę się politykę popchnie do przodu. Ja też jestem sceptyczny, czy przez rozmowę się popchnie politykę do przodu, chociaż jestem liberałem. Nie sądzę też, żeby Szymon był liberałem. Także jakkolwiek słuszna uwaga, że rozmowa raczej kończy politykę, a nie ją nią steruje, nie tworzy nowej jakości, tylko wcześniej są jakieś właśnie protesty i akcje i tak dalej, a później się ci ludzie z tych różnych akcji muszą jakoś zakomunikować sobie nawzajem swoje zdanie i niekoniecznie się przekonają nawzajem, bo być może jest to nawet niemożliwe, to ja się tu zgadzam. Natomiast nie powiedziałbym, że sama rozmowa należy do ideologii liberalnej. Do ideologii liberalnej nie. Ideologia liberalna nie mówi, że rozmowa rozwiąże wszystkie problemy, tylko że powinna istnieć nieskrępowana możliwość rozmowy. To nie jest do końca to samo, czyli wolność prasy i wolność dyskusji, tak, ale nie tamto. Także znowu częściowo chybione, częściowo trafione. Jest trochę o tolerancji, etyce i hipokryzji, i oni tam preferują etykę nie taką jak Kant, czyli ideę stawiającą na to, co powinno być, tylko to, jakie będą skutki, jak to było, konsekwencjalizm. No. Zgadzam się, to już John Stuart Mill, liberał, zauważył. Także, że no, dobra. Co tutaj dalej? Czy prawda leży po środku? Nie, leży tam, gdzie leży. Dobrze, że to tutaj dekonstruują. Co dalej? Zgadzam się z myśleć głębiej, że socjalizm może być tylko wtedy, kiedy państwo przyjmuje produkcję w swoje ręce de facto, a tak to mamy tylko do czynienia z redystrybucją w ramach kapitalizmu, czyli że socjaldemokracja nie jest de facto socjalizmem. Zgadzam się. Filozofia Kuców, ścisłowcy i humaniści to jeden z ciekawszych filmów. On mówi o tym, że konfederaci, kucowie, korwinowcy to najczęściej są ścisłowcy. To jest nie do końca prawda, bo na przykład takie Brauny i inne to są często filozofowie, teologowie, Sośnierz i tak dalej. No ale dobra, powiedzmy, że ich wyznawcy to chyba rzeczywiście, bo sami informatycy mi się kojarzą, jak myślę o miłośnikach kuców. Natomiast, ale też bywają oczywiście informatycy, którzy się z nimi nie zgadzają. W każdym razie ciekawe jest to, że rzeczywiście oni przez zafiksowanie na naukach ścisłych niespecjalnie wydaje im się, że są potrzebne różne kategorie socjologiczne i uważają to za ideologię lewicową już, że w ogóle są jakieś kategorie socjologiczne. To ciekawa uwaga. Bardzo ciekawa intelektualnie uwaga. Druga ciekawa uwaga zmyśleć głębiej na ten temat to jest to, że prawicowcom w pewnym sensie jest łatwiej, dlatego że oni nie muszą dekonstrukcji tu robić i tak dalej. On tutaj w innym filmie myśleć głębiej było o tym, że no właśnie, że prawicowcom wystarczy chłopski rozum, mogą, nie muszą wchodzić w socjologię, żeby mogą mówić, że to, co jest, jest dobre i jest im łatwiej prowadzić dyskusję. No być może, ale równie dobrze można powiedzieć, że ludzie zawsze czegoś chcą i roszczeniowość też zawsze jest, więc lewicowcom jest łatwiej prowadzić politykę, więc to nie jest takie proste, nie? Jakkolwiek niektóre roszczenia są słuszne. Dobra, natomiast tutaj oni mówią o tym, że lewicowiec musi się zastanawiać nad mikroagresjami i transgenderyzmem i tak dalej, dlatego że dla niego ideałem nie jest to, co jest, tylko to, co powinno jakby być, czyli no tak, tak, może być to trudniej intelektualnie, ale za to politycznie mają łatwiej, więc nie jest to takie oczywiste, no coś za coś.
Dlatego też między innymi, że zmiana zawsze wygląda idealnie, a to co widzimy, to zawsze możemy powiedzieć, polityka jest niesprawiedliwa, bo zawsze będzie niesprawiedliwa. Dlatego na przykład Kuceria woli kucy niż PiS. Dobrze, jeśli chodzi o feminizm i tak dalej, to tutaj bardziej jestem też przy myśleć głębiej niż przy wojnie idei, ale to tylko tak ogólnie powiem, bo tutaj, znaczy oni sobie sami zarzucają, że jedni mówią, że kobietom wcale, wojna idei, że wcale, Szymon z wojny idei, że wcale kobietom nie jest gorzej, a ci mówią, że jest gorzej. Mi się wydaje, że kobietom jest nadal trochę gorzej, ale ponieważ w niektórych dziedzinach jest duży fokus, że tak powiem, na te różne sprawy, to ja bym powiedział tak, ogólnie kobietom jest troszkę gorzej, ale w niektórych pojedynczych dziedzinach jest im lepiej, na przykład w prawie rodzinnym, rodzicielskim, czy jak są rozwody, czy coś. Może tak bym powiedział. No bo musi im być gorzej, bo są słabsze fizycznie, prawda? Mogą zaciążyć, zostają z dzieciakiem i tak dalej, nie wiadomo. Ale z drugiej strony są takie rejony, w których ich im. Zresztą tak powstały te rejony, że zwrócono uwagę na to pierwsze. Także, no, także feminizm generalnie ja oceniam mimo wszystko pozytywnie. Ja nie lubię tylko tego radykalnego strasznie feminizmu jakiegoś, ale taki feminizm normalny typu Kamil Palia to mi się podoba na przykład. Także, no, no to tyle. Zresztą liberał nie może nie być chociaż to odrobinę feministą, przynajmniej w tym klasycznym feminizmie. No, ale dobra, no to tyle, jeśli chodzi o program Myśleć Głębiej. Zobaczymy, jak dalej będę głęboko myśleć.